Dzień dobry Państwu, Stanisław Kosakowski się kłania. Krótkie video z Łomży, to jest Łomża, ulica Dworna, Nadworna. Tak to wygląda. Kostka brukowa, nierówno położona, ale położona. Może rozsypana. Tak to wygląda. Proszę. Także widzę Państwo te krajobrazy polskie, typowo polskie, kraju pelargonii i malwy. Proszę bardzo, proszę zobaczyć, ile jest pelargonii, a ile jest malwy w Łomży. Proszę bardzo. Tak to wygląda. Kiedyś chyba gdzieś tu był Bebex, ale to za Niemca, nie, to za ruskiego Niemca, w ten sposób. Także tak to wygląda. Z Hollywood Film Camera. Podczas pięknego, ciepłego dnia, słonecznego. No. Jeszcze pokażę Państwu rondo, bo w Polsce rond to jest naprawdę, w Nowym Jorku widziałem jedno rondo, bo tam jest tylko jedno rondo, chyba że zbudowali jakieś nowe, a tutaj byle za dupie, to tych rond jak w Moskwie rakiet. W Zambrowie to chyba jest z 8, w Łomży to też jest taka mania rond, bo to jak nie chce się wydać pieniądze na światła. Jak nie chce się wydać pieniędzy na światła, a chce, żeby się jak to tanio funkcjonowało, to jest najlepsze rondo. A pieniądze to wydać lepiej na ścieżkę rowerową, na baseny, do których trzeba co roku dopłacać, no bo są nierentowne. Także to jest, tak wygląda gospodarka koncesjonowana, czyli socjalistyczna z elementami kapitalistycznymi. Także to, tak to wygląda. No, w tej części świata jest na razie tak, a jak będzie kiedyś, no tego to nie wiem. A kto to wie? Nikt nie wie. Nie, mam nadzieję, że w Polsce kiedyś nastąpi wolny rynek. No to się pewnie niektórym ludziom marzy. Ci, co znają wolny rynek, bo ci, co nie znają wolnego rynku, to dla nich jednak jakby nie był bliższy, jest socjalizm. Także to jest zmiana mentalna. No ale jak ludzie do pedalstwa byli w stanie przekonać, że to jest dobre, to może i do tego kapitalizmu też się da przekonać, czyli do wolnego rynku. No nic, dalej Panama pozdrawiam. Hasta la vista.